Cześć, z tej strony Miłosz, witam Was jak co tydzień na kanale Perfumolog. Chciałbym częściej nagrywać dla Was materiały, gdzie będę opisywał całą linię danych perfum. I przykładowo dzisiaj skupię się na linii Chanel Allure Homme, czyli perfumy, które kiedyś były znacznie bardziej popularne niż ma to miejsce dzisiaj. Wydaje mi się, że takie materiały mogą być o tyle ciekawe, że ktoś, kto szuka informacji na temat danej linii, będzie miał wszystkie pachnidła skompresowane w jednym materiale. Co prawda linia ta liczy chyba 6 pachnideł, natomiast perfumy, o których dzisiaj nie będę opowiadał, nawet nie pamiętam ich nazwy, ponieważ są to tak niepopularne perfumy, wydaje mi się, że nawet niedostępne, że dzisiaj nie da się ich kupić. O nich po prostu nie będę wspominał, dlatego że nawet nie miałem okazji nigdy ich testować. Skupię się na tych, które są dostępne do dzisiaj. Są to dość popularne zapachy. Co prawda popularne w tym sensie, że kiedyś o nich było głośno, dzisiaj wydaje mi się, że cała linia jest już troszeczkę zapomniana, dlatego też chciałbym Wam przybliżyć moją opinię na temat tej linii i oczywiście przedstawię Wam mój subiektywny ranking, gdzie ocenię te perfumy od tego, który mi się podoba najmniej, do tych, które podobają mi się najbardziej. Ale zanim przejdziemy do wątku głównego, jak zwykle chciałbym Was zachęcić do tego, abyście odwiedzili sklep zapachniści.com.pl, czyli perfumerię internetową, która oprócz pełnowartościowych flakonów posiada także dekanty, ale również niepełne flakony perfum. Dodatkowo możecie skorzystać z kodu rabatowego o treści Perfumolog. Wszystkie szczegóły znajdziecie w opisie pod filmem. Wracając do serii Chanel Allure Homme, muszę się Wam przyznać, że ja zawsze traktowałem te perfumy raczej po macoszemu. Chodzi mi o to, że te perfumy dla mnie nie miały niczego wow, być może poza edycją Blanche. Chodzi mi o to, że ich dość wysoka cena moim zdaniem nie korelowała z tym, co zawiera flakon. Zawsze te perfumy wydawały mi się nieadekwatnie drogie. I wiecie co? Chyba zmieniłem zdanie na ich temat. Ostatnie 2 tygodnie upłynęły mi na testach. To znaczy nie na testach, bo ja te perfumy znałem już dość dawno, natomiast 2 ostatnie tygodnie nosiłem naprzemiennie 5 zapachów, które Wam za chwilę pokażę. No i tak jak powiedziałem, zmieniam zdanie. Uważam, że jednak w szczególności na tle dzisiejszego mainstreamu te perfumy pachną bardzo dobrze. Nie da się zaprzeczyć, że po prostu czuć jakość w całej tej serii. Moje 2-tygodniowe testy pokazały mi również to, że nasz gust perfumowy potrafi się zmienić o 180 stopni. Dlatego też, jeżeli ktoś śledzi mój kanał na bieżąco, może być naprawdę mocno zaskoczony, jakie perfumy umieściłem na 2 pierwszych miejscach. Dlatego też mam nadzieję, że ten materiał okaże się dla Was ciekawy. Na ostatnim miejscu postanowiłem umieścić Chanel Allure Homme Sport. I już na samym początku chciałbym tylko zaznaczyć, że są to jedyne perfumy z całej linii, o których mógłbym jednoznacznie powiedzieć, że ich nie lubię. Jest to o tyle ciekawe, że to pachnidło to przecież niezobowiązujący świeżak. No bo mamy tutaj do czynienia głównie z perfumami cytrusowymi, gdzie dominują takie nuty jak mandarynka, pomarańcza, a także bardzo delikatny pieprz. Natomiast jest w nich coś takiego, co niesłychanie mnie drażni. Nie mam pojęcia, czy to przez aldehydy, ale ja w tych perfumach czuję się niemal tak, jakby mnie coś oblepiało. Jakbym miał na skórze jakąś maź. Pachnie to na mnie po prostu źle. Nie wiem, dlaczego tak się dzieje, natomiast taki efekt występuje już po pierwszej aplikacji. Jest to coś totalnie nieprzyjemnego i nie wyobrażam sobie nosić tych perfum podczas upalnego lata, a przecież takie jest zastosowanie tychże właśnie perfum. Niektórzy porównują te perfumy do Versace Pour Homme i faktycznie podobieństwo jest, powiedziałbym, nawet duże. Z tym, że moim zdaniem Versace Pour Homme jest pachnidłem zdecydowanie bardziej lotnym. Ja nie wyczuwam tam tego efektu oblepienia skóry, o którym Wam mówiłem wcześniej. Dodatkowo Versace Pour Homme wydaje mi się, że te perfumy są zdecydowanie bardziej proszkowo-piżmowe. Podczas gdy cytrusy w Chanel Allure Homme Sport to cytrusy, które wraz z upływem czasu stają się nieco bardziej kremowe, za sprawą wanilii, tonki, ale także elemi. Jeżeli mówimy o parametrach, to niestety, ale są one przeciętne. Starsze wersje posiadały znacznie lepsze parametry niż to, co jest sprzedawane obecnie. Na mnie Chanel Allure Homme Sport utrzymuje się około 6, maksymalnie 7 godzin przy dość delikatnej projekcji.
Numer 4 to klasyczne Chanel Allure Homme, czyli moim zdaniem świetny przykład na to, że dawniej robiło się lepsze perfumy, a lata 90. to złota dekada w perfumiarstwie. Jeżeli czasami sprawdzacie składy danych perfum na Fragrantice, to możecie zauważyć, że w przypadku nowości, nowych premier, dość często takie perfumy składają się z niewielkiej ilości nut, przykładowo 3 czy 4. Natomiast jeżeli zobaczycie na perfumy z lat 80., 90., to w przypadku takich perfum niejednokrotnie jest wymienione powiedzmy 20 czy 30 składników, czy nawet więcej. I wiecie co? W przypadku Chanel Allure Homme to nie tylko marketingowy bełkot. Naprawdę czuć, że te perfumy są złożone. One ewidentnie mają różne fazy. Rozwijają się, pachną naturalnie, a jednocześnie z klasą. Te perfumy opisałbym jako owocowo-kwiatowe, gdzie na początku mój nos dość mocno wyczuwa brzoskwinie, natomiast jest to jeden z tych zapachów, który jest tak dobrze zmieszany, że naprawdę dość ciężko wyodrębnić poszczególne nuty. Bo przykładowo ja tutaj czuję dużo owoców, także kwiatów, podanych w typowo męski sposób. Nie są to perfumy kwiatowe, które mogą skojarzyć się z damskim pachnidłem, ale dość ciężko byłoby mi je nazwać. W bazie te perfumy delikatnie się ocieplają, do głosu dochodzą nuty delikatnie korzenne. Naprawdę są na tyle złożone, że możemy obserwować przynajmniej 3 fazy tego właśnie zapachu i jest to coś, co wręcz uwielbiam w przypadku perfum. Uważam, że jest to totalna klasyka męskiego perfumiarstwa. Perfumy, które równie dobrze pachną dzisiaj i tak samo świetnie będą pachnieć za 30 lat. I też sztuką jest to, że pomimo tego, iż w bazie pojawiają się nieco bardziej ciepłe, słodkie nuty, to w żadnym wypadku nie sprawiają, że perfumy te stają się słodkie. One tylko delikatnie wygładzają kompozycję. Natomiast największym minusem i chyba jedynym tych perfum jest to, że z całej serii są to moim zdaniem parametrowo najgorsze perfumy. Trwałość na mojej skórze to około 5 godzin przy bardzo mizernej projekcji, nad czym ubolewam, bo uważam, że jest to świetne pachnidło. Trzecia lokata wędruje do Chanel Allure Homme Edition Blanche. Perfumy te występują w koncentracji EDP od 2014 roku. Jeżeli ktoś na bieżąco śledzi mój kanał, to pewnie będzie zaskoczony, że umieściłem te perfumy dopiero na 3. miejscu, ponieważ bardzo często je polecałem. Nawet dzisiaj mogę powiedzieć, że są to jedne z moich ulubionych perfum świeżych. Najprościej te perfumy opisać jako kremowe cytrusy, a to ze względu na połączenie cytryny wraz z wanilią, co daje efekt ciasta limonkowego. Ale to, co podoba mi się w nich najbardziej, to fakt, że pomimo iż wanilia jest tutaj naprawdę mocno wyczuwalna, to ona jest podana w na tyle subtelny sposób, że nie czyni tych perfum słodkimi. I jest to coś naprawdę wartego uwagi. Dodatkowo z czasem staje się jeszcze ciekawiej, bo mamy tutaj do czynienia również z lekko drzewną bazą, z wetywerią, ale od początku do końca są to perfumy głównie cytrusowe. Cytrusowe, ale nietypowe, bo to połączenie cytryny wraz z wanilią moim zdaniem wyszło tutaj zjawiskowo. Jeżeli chodzi o parametry, to uważam, że są co najmniej przyzwoite. Perfumy te na mojej skórze utrzymują się spokojnie, około 8 godzin. Co prawda projekcja jest raczej delikatna, no ale ja przez te 4 godziny spokojnie wyczuwam je na własnej skórze. Polecam, moim zdaniem świetny świeżak. Numer 2 to Chanel Allure Homme Sport w wersji Cologne, czyli perfumy, które odkryłem na nowo. Z całej linii uważam, że jest to najbardziej niedoceniany zapach i naprawdę nie mogę uwierzyć, dlaczego zapach ten został totalnie zapomniany. Jak dla mnie jest to bardziej dopracowana wersja Dior Homme Cologne. Jeżeli znacie DHC, to będziecie wiedzieć, o czym mówię. Tutaj tak samo jak w przypadku perfum Diora, już na samym początku mamy do
do czynienia z bardzo podobnie podanymi ultra realistycznymi cytrusami. I podobnie jak w przypadku Diora, tutaj również mówimy o perfumach, które najlepiej sprawdzą się na ekstremalne upały. Z tym, że moim zdaniem tutaj dzieje się znacznie więcej niż w Diorom Cologne. No bo pomimo tego, że otwarcie jest tutaj takie typowo właśnie rzeźkie, niezobowiązujące, cytrusowe, to jednak w dalszej fazie tego zapachu perfumy te mają do zaoferowania bardzo ciekawą bazę, która delikatnie przypomina mi tę właśnie z Edition Blanche, czyli cytrusy stają się nieco bardziej kremowe, nieco bardziej gładkie i jest to przepiękny efekt. Naprawdę, gdybym miał porównać je do Diorom Cologne, którego również uwielbiam, to dzisiaj, gdybym miał kupić jeden z tych flakonów, to zdecydowanie wybrałbym Chanel. Ja jestem nimi zachwycony, dajcie im szansę, tym bardziej, że na mojej skórze parametry są naprawdę zadowalające, biorąc pod uwagę profil tego zapachu, no bo przecież są to głównie naturalnie podane cytrusy, tak samo jak w Diorom Cologne. Natomiast na mojej skórze te perfumy spokojnie utrzymują się około 8 godzin i przez pierwsze 5 ja wyraźnie je wyczuwam, dlatego też uważam, że będzie to idealny wybór na przyszłe lato, na lato 2024. Uważam, że są to świetne, niedoceniane perfumy, o których dzisiaj nikt nie mówi, moim zdaniem niesłusznie. I w końcu czas na miejsce pierwsze, czyli perfumy, o których bardzo długo mówiłem, że to przereklamowany ulep. Chanel Allure Homme Sport w wersji O Extreme. Cóż wam mogę powiedzieć? Po prostu perfumowy gust się zmienia. I dzisiaj uważam, że są to świetne perfumy, a noszenie ich daje mi dużo radości. Zacznę od tego, że kompletnie nie rozumiem, jak można nazwać takie perfumy sportem. Dla mnie są to perfumy świeże, ale jednak nietypowe, nietuzinkowe. Ja nie znam żadnego podobnego pachnidła. Powiedziałbym nawet, że te perfumy posiadają w sobie pierwiastek elegancji. Początek to miks mandarynki, a także mięty. Ale bardzo ważną rolę odgrywa tutaj tonka, która po pewnym czasie dominuje całą kompozycję. A nuty świeże próbują się przebić przez kremową bazę. Kiedyś, kiedy poznałem te perfumy, to właśnie ze względu na dużą ilość tonki nazwałem je ulepem. Natomiast jeżeli to jest ulep, to perfumy, które się nam serwuje obecnie w mainstreamie, przykładowo takie Stronger With You, nie ma skali ulepności. Te perfumy są nie do porównania. Przykładowo w porównaniu z niektórymi perfumami typowo słodkimi, perfumami, które są obecnie tworzone, taki Chanel Allure Homme Sport wersji Extreme wypada niemal jak świeżak. Pomimo tonkowej bazy, świeżych nut jest tutaj całkiem sporo. I takie połączenie, taki kontrast właśnie świeżych nut, mandarynki, mięty wraz z tonką bardzo mi się podoba. Ja te perfumy traktuję jako typowy no-brainer, jako perfumy, których używam, kiedy nie wiem czego użyć. Są to jedne z tych perfum, po których aplikacji wiem, że po prostu dobrze pachnę. Moim zdaniem świetny zapach, do którego się przekonałem z czasem. Dodatkowo, jeżeli chodzi o parametry, to moim zdaniem one nie są tak złe, jak co niektórzy opisują. Na mnie te perfumy wytrzymują spokojnie dniówkę w pracy, czyli 8 godzin przez pierwsze 5 wyraźnie je wyczuwam, dlatego też uważam, że są co najmniej przyzwoite. Właśnie takie parametry lubię w perfumach. Nie lubię, gdy perfumy są zbyt głośne. Dla mnie projekcja, a także trwałość Chanel Allure Homme Sport w wersji Extreme są wręcz idealne i naprawdę nie chce mi się wierzyć w to, gdy ktoś pisze, że po 2 godzinach już nic nie czuje. Sprawdźcie dokładniej albo spytajcie otoczenia. Być może zbyt szybko przyzwyczajacie się do tego zapachu. Dziękuję za uwagę, będzie mi bardzo miło, jeżeli zostawisz łapkę w górę dla lepszego zasięgu filmu i napiszcie proszę w komentarzach, co myślicie o serii Chanel Allure Homme, które z perfum są waszymi ulubionymi, a będzie też fajnie, jeżeli zaproponujecie, jaką serię perfum powinienem omówić w przyszłości. Widzimy się za tydzień, do zobaczenia, cześć!